Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Phil, no i widzimy się na kłomnicy, gdzie przekonamy się, cóż takiego Keira tutaj czyni, to po pierwsze, a po drugie spróbujemy udać się do Krwawego Barona, jest w wieży, a dokładniej na Krzywuchowe Moczary, ponieważ z tego co pamiętacie, Baron zapowiedział, że pójdzie odbić swoją żonę, więc ja bym chciał to zobaczyć, może będzie możliwość mu w tym pomóc. O ile w ogóle dojdzie do starcia, teraz zajmiemy się wątkiem tutaj z Keirą. Polowaniem, zleceniami zajmiemy się innym razem. Ale to jako taki myślę, że materiał specjalny właśnie, przygotowany z myślą o tym. Na razie chciałem, żebyśmy popchnęli troszkę fabułę do przodu. Czego szukałaś? Nawet wątki poboczne. Tak, dziękuję, że pytasz. Jak tam? Wyspałeś się? Dobra. Okej, okay, na razie rozmawiajmy spokojnie. Przecież, żeby kontynuować przerwane tragiczną śmiercią badania. Aleksander pracował nad zarazą Katriony. Chce wykorzystać jego notatki do opracowania leku, albo chociaż szczepionki. Co? I działasz z pobudek czysto humanitarnych? Nie, działam z pobudek czysto egoistycznych. Możni tego świata wiele by zapłacili za takie remedium. Na przykład Radowid. Może nawet byłby gotów zapomnieć o mojej przeszłości w loży. Wierzysz w to? No ale dobra, słuchajcie. Porozmawiajmy z nim na spokojnie. Opcja pierwsza. Leki go nie obchodzą albo nie zapomina. Drugie brzmi trochę jak groźba, więc spróbujmy wariant pierwszy. Albo jesteś bardzo naiwna, albo znowu próbujesz mnie oszukać. O co ci chodzi? Radowid chce jednego, wygrać z Emchyrem. Lek na plagę Katriony nijak mu w tym nie pomoże, więc albo spali cię na stosie razem z tymi notatkami, albo każe ci ich użyć do stworzenia nowej broni. Nie bądź śmieszny, zarazków nie da się kontrolować. Jeszcze nie, ale to teoretycznie możliwe, prawda? Teoretycznie jest też możliwe, żeby jamnik zapłodnił wyżła. Nie mam czasu na dywagację, Geralt. Jadę do Radowida, czy ci się to podoba, czy nie. No dobra, trzy opcje. Nie pozwolę na to, możesz mieć na sumie tysiące ludzi. A opcja pierwsza brzmi trochę jak groźba. Czy ja chcę jej grozić? Chyba nie. A drugie to jest branie na litość? Albo próba wyperswatowania czegoś? Zobaczmy. Ma na sumieniu życie setek albo tysięcy ludzi. Może i tak, ale co za różnica, czy Nilfgaardczycy zginą od żelaza, czy od pieprzonych prądków? Żadna! Różnica jest taka, że dżuma może się wymknąć spod kontroli, a miecz nie. To jest racja. Zamknij się na moment i popatrz na mnie. Ale co? Widzisz te ślady? Pogryzły mnie pluskwy, rozumiesz? Ja mam pluskwy, Geralt. Ja, Keira Metz, doradczyni Foltesta i członkini Loży Czarodziejek. Przykro mi? Czego byś nie powiedział, nie zostanę na tych cholernych bagnach ani dnia dłużej. Ani dnia! A jeśli przekroczę Pontar, ludzie Radowida prędzej czy później mnie dopadną. Więc muszę się z nim układać. Nie mam wyboru, rozumiesz? No niby rozumiem, ale... W sumie zaproszenie do Kaer Morhen brzmi w miarę dobrze. Jest trzecia opcja. Pojedź do Kaer Morhen. Sądzisz, że tam będę bezpieczny? Zdecydowanie. Jeśli tylko nie wyprowadzisz Lamberta z równowagi, to tak. Ani Emchyr, ani Radowid cię tam nie dosięgną. Luksusów u nas nie uświadczysz, prawda? Ale mamy za to czystą pościel. No to duży profit jest. Za linią frontu. Ale jeśli będę się trzymać lasów, a potem gór pustulskich, powinnam się tam przedrzeć i nie zauważyć. O, widzisz? No. Niech będzie. Nie potrafię ci odmówić, przystojniaku. Nim się pożegnamy, oddaj notatki, czy widzimy się w Kaer Morhen? Czy to znaczy, że widzimy się w Kaer Morhen? Łóżka są bez pluskiew. No, prawie. To się nazywa zachęta. Do zobaczenia, Geralt. No dobra, w sumie nie wiem, czy powinienem zabrać od niej tamte notatki. No ale jeżeli będzie w naszej miejscówce, no to co może pójść nie tak?
No tak, no na pewno nie tak pójdzie to, jeżeli pójdę robić zadanie kierunek Skellige. Na to się nie odważę. Odwiedź Triss w jej domu. O proszę, powrót na krzywuchowe moczary. To muszę zrobić, obrońca wiary. No jeszcze w ogóle Gwinta nie ruszyłem. To jest to, że na chwilę obecną wszystkie starcia z Gwintem są dosyć problematyczne. Oh, wait. No dobra. To ci ciekawostka. No dobra, nie ma łodzi, więc albo płynę w pław, albo robię to w taki sposób. No i wydaje mi się, że w taki sposób właśnie muszę to zrobić. Sierociniec na krzywuchowych moczarach, wieś Sztygary. Dobra, przeniesiemy się od razu do wsi. No i szczerze mówiąc, wynika to z tego, że nie miałem łodzi nawet, więc wiecie, w pław nie chciałem pływać, bo to jednak zbyt długo mogłoby trwać. Pomedytujemy. Medytacja taktyczna, medytacja do samego rana, co by o świcie z baronem porozmawiać. Super, świetnie. Przy okazji odnowiła nam się jaskółeczka. Są żołnierze barona. A skąd tak w ogóle łowcy czarownic się tu wzięli? Chyba nie jechali aż z Nowigradu, żeby dwóch kmiotków powiesić. Ej, co jest grane? Nie wiem, panie. Mówili, gdzie jadą? Genial, dobrze, żeś przyszedł. Bo o nie. Z tymi łazęgami dojść do ładu, trzeba będzie ich oćwiczyć. Batem, to może zaczną gadać z sensem. No, mów, gdzie pojechali. Do wioski na bagnach, panie. Jakaś dziewucha z nimi była, o matkę się wypytywała. Dziewczyna? Ruszajmy tam od razu, Geralt. O, już wiecie, o co chodzi. O, dobra, mogę. Zaraz zbiorę moich ludzi. O nie. Musimy przedrzeć się przez te bagna do tych przeklętych wieś. Wraz z baronem udaj się do chat na moczarach. Dobra, baron, chodź. Czary od tego morowego powietrza wieśniakom mózgi butwię. Tylko wiecie, co to oznacza? To jeszcze te kmioty nie wymyślą. To oznacza, że armia... Znaczy... armia... Jakieś szalone staruchy, co mącą ludziom w głowach. Oddział krwawego barona. Pewnie z nimi została, bo ma miękkie serce. Zawsze taka była. Aho. Oddział krwawego barona natrafi na łowców czarownic, którzy... O nie... O nie, oni będą po trzech różnych stronach. Nie mówcie mi, że to będzie jakiś konflikt rodzinny, gdzie córka będzie chciała zabić syna, znaczy, gdzie córka będzie chciała zabić ojca, ojciec będzie chciał uratować matkę, a matka powie, jestem z wiedźmami. Oby nie. Niedobrze. No chodź. Chodź, baronie, proszę cię. O, tu coś jest. Przedmioty. Miecz Mariborski. Wdarta stronica. Odwar z Leszego. O proszę. Brzmi to dobrze. No ja widzę tam znacznik dodatkowy. Będą miały diabły gody. A, czyli utopce się na mnie rzuciły. Dobra. Wydaje mi się, że oddziały barona miały chyba lepiej się przygotować. Czy ja już właśnie... Och, straciliśmy już dwóch ludzi. Świetnie. Kości potwora. Wiesz co, baronie, jestem trochę zawiedziony twoimi oddziałami. No, żwawo, żwawo, panowie. Ale jestem serio nie pocieszony. O nie, sknilec. Dobra, ten sknilec, bum, bum. Nie! Okej. Dobra, tego sknilca też sam rozbiję. Dobra, odsunąć się od niego! O, baba wodna. Ciekła. Jest za tobą!
Dobra, mamy to. Panowie. Dobra, jeszcze błotem kogoś obrzuciła. Straszna baba. Zgarnę sobie od niej przedmioty. No z wodę. O matko. Jasne. Czy to prawda? Bo nie. No nic, dobrze. Przechadzajmy się da. Co tam się... Co tu się... Co do... A będziecie walczyli po jednej stronie? Ej! Nie interesuj się, przyszedłem ci pomóc. Znaczy, nie do końca tobie, ale... No hej? Wiedźmin, zmieniłeś zdanie? Mój ojciec więcej ci zapłacił? No nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. Przede mną nie będzie musiał cię chronić. No, niespodzianka. Ta, córeczko, jednak wróciła. Chodź, niechże cię uściska. Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myślisz, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem. O nie. Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej. Czy ode mnie będzie zależy... Aha. Nie będę się wtrącać do waszych spraw. Baronowi zależy na żonie. Lepiej odszukajmy Annę. Dobra, to powiedzmy, że mu zależy. Twojemu ojcu naprawdę zależy na odnalezieniu żony. Raczej nie wtrącanie się w ten temat byłoby złe. Zaprawdę powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? Chłopie. To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Wiedźminie, pomożesz nam? Po to tu jestem. Straciłem 5 ludzi i nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. A skąd znaczy, wiesz, że ich tu nie ma? To jest inny problem. Przeszukać wioskę. To jest niestety inny problem, bo... Boję się, że tutaj zaraz jakieś zgrzyty się jeszcze pojawią. Za cicho, nie ma wiedźm, nie ma Anny, nie ma dzieci, nie ma nikogo. Zostaw. Tutaj! To jest, to jest miejsce z tym gobelinem, czy tam malowidłem, jak zwał, tak zwał. Szorowałam. Acia. Odstąp, śmierciu, o, piernik. Jak świeżo wypieczony. Mamo. Jest chryściutki. Tak świeży. Pijcie. No, za mało robiłam. Nadgryzłam, ale żeby sprawdzić, czy twarde. Ale jak świeży. Lekko pijcie. Och, mamo. Tylko... Przecież prosiła. Przecież prosiła. O nie, ona ma klątwę na sobie. Pamiętacie? Ona miała ten symbol. Jakiś tam taki... Co mi się stało? Mówiłam, wszystko zrobię. Daj jeszcze raz, wyszoruję. To czysta.
Mamo. O nie. Przygotujcie się. Co to za dźwięk? Może wilki. Nie brzmiało jak wilki. Co to w ogóle za chmury? Przygotujcie się. O nie. Ale kto? Na utopce. Dobra, tego utopca rozbić. Baba wodna. Rozbita. Kolejna baba wodna. O nie! Gdzie są wiedźmy? Słyszę was. Może one siedzą w tej mgle. Zsyłają na nas bestie. Żeby sprawdzić tutaj siłę naszej woli. Siłę naszego życia. No i wolę walki przede wszystkim. Dobra. Czy tu jest jeden? Biedź! Aha, bies? Jak mam z biesem walczyć? A panowie żołnierze... Ej, on jest jakiś taki dziwny. On jest opętany? Nie, 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 nie czarownik. Dobra, bo ja nic nie widzę tu. Au! Dobra, jaskółka. Nakładam na siebie znak. Pierwszy raz mi przyszło z biesem walczyć. O nie! Dobra, jaskółka. Nic nie widzę, autentycznie nic nie widzę, a on... Dobra, spokojnie. Igni, mam cię, bestio! Bies pokonany. O nie, ucieka. Co to było? Nie chcesz wiedzieć. To był bies? Ale dobrze, że byłem z wami. Wiedźmy wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go po Annę. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało? Nie wystarczy im to, co jej zrobiły. Dość tego. Zabieram ją stąd. To moja żona i wróci ze mną do domu. Ty też możesz jechać z nami. Nie dotykaj jej. Wynosimy się obie z tego przeklętego miejsca. Jest chora sława. Gdzie chcesz ją wlec w tym stanie? Do Xenfurtu zabijesz ją. Umiem się nią zaopiekować. Wyrywacie ją sobie z rąk jak szmacianą lalkę. Dajcie jej zdecydować. Babeczki. Na obiad będą babeczki. Ona nie jest w stanie o niczym teraz zdecydować. To musi być jakiś zły urok. Wiedźminie, pomóż jej, proszę. Obawiam się, że to nie jest zły urok. Więc co w takim razie? Wynik tego, co przeszło. Utrata dziecka, porwanie przez biesa, życie w wiedźmiej wiosce i opiekowanie się dziećmi, które zaginęły. To wszystko odcisnęło na niej piętno. Czyli nie umiesz jej pomóc? Już na zawsze taka zostanie? Przykro mi. Zabiorę ją do pustelnika z Gór Sinych. Spotkałem go kiedyś, dawno temu. Bardzo mądry człowiek, ma prawdziwy dar uzdrawiania. Warto spróbować. No chociaż... Niestety to niemożliwe. Dajmy im nadzieję. Masz zobowiązania wobec Kościoła Wiecznego Ognia. Kiedy tylko załatwimy sprawę w Velen, wrócisz ze mną do Oxenfurtu. No i już nie jest tak kolorowo. Dotrzymałem słowa. Teraz zaopiekuje się nią twój ojciec. O, wow. Wiesz, kim on jest? Wiesz, co jej robił? Zapewnia, że się zmienił. A ja widzę w nim prawdziwą skruchę i żal za grzechy. Zaopiekuję się nią, a ty masz teraz nowe życie i nowe obowiązki wobec Wiecznego Ognia. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Nie tknę już wódki. Nigdy.
Rozumiesz? Zabiorę mamę do Znachora, a kiedy ją uzdrowi, wrócimy po ciebie. Przysięgnij. Przysięgam. Tylko wiecie co, bo ja cały czas mam wrażenie, że wiedźmy nałożyły na nią klątwę. Tamten znak taki, co sprawiał jej ból. Czy to nie jest tak, że jak oni ją zabiorą, to te wiedźmy mogą jej zrobić krzywdę? Tak czysto teoretycznie? Wiedźmini zostali stworzeni, żeby zabijać potwory. Nie jest ważne, kto zleca zadanie. Ważne jest, żeby zapłata się zgadzała. Skrupuły nie są mile widziane. Wiedźmin ma zrobić swoje bez zbędnych dywagacji, a podnieść rzuconemu mieszek i ruszyć swoją drogą. Ludzie nie oczekują, że Wiedźmin ochroni ich przed nimi samymi. Interesująca wstawka. Dzięki za pomoc, Wiedźminie. Mimo wszystko. Niech cię wieczny ogień chroni i strzeże. Bywajcie. Jasne, czyli dosyć... wydaje mi się, że istotny wątek udało się zrobić. No i przy okazji mamy 10. poziom zdobyty. Więc kolejny punkt... kolejny punkt w naszej podróży jest do odhaczenia. Gwint rozgrywki w Velen. Znajdź w gabinecie barona unikatową kartę. Informacje o innych graczach. A, bo ja... No tak, mi się nie udało finalnie z baronem zawalczyć. Więc co by mieć możliwość zrobienia dalej tego zadania, gra stwierdziła, że jednak baron udał się na wyprawę, zostawiając gdzieś w okolicy... Właśnie zostawiając u siebie w gabinecie swoją unikatową kartę. W porządku. Już do was wracam. Bierzemy się za zadanko z wróżbitą. Wróżbita prawdę ci powie. Stwierdziłem, że cięcie jest akurat wskazane w tym momencie, ponieważ zdałem sobie sprawę, że troszkę za długo sprawdzałem wszystkie questy, które były do zrobienia, a jednak nie chciałbym tutaj na bezpodstawnej analizie zadań tracić zbyt dużo czasu, więc oszczędziłem wam tego i ruszamy wprost do wróżbity. Bardzo aktywny materiał dzisiaj. Wiele wątków zrobionych, wiele wątków poruszonych. No i zobaczymy, co będzie następne. Na pewno będę musiał jeszcze zainteresować się tematyką Gwinta. Cały segment tutaj gwintowy no czeka, ewidentnie czeka, żeby go rozpocząć. No i sam fakt tego, że karta barona będzie dużo prostsza do zdobycia, ponieważ nie będę musiał z baronem, ej, walczyć. O! Nie! Nie miało mnie w tę stronę przenieść. Dobra, no ale nic, no... No beczka zrobiła mi dosyć dużą krzywdę. Co nie zmienia faktu, że ja sobie tu poradzę, panie dezerterze. Tyś nawet nie rywal. Widzisz, tyle cię było. Usza z przynętą. No chodź tu, panie kolego. Dobra, bo walczymy kusza na kuszę. Jest psiak, tylko ja się powinienem móc do góry dostać. Całkiem interesujący młyn zresztą, albo pozostałości po nim. Ojoj. Adios. Uciekł. On ode mnie uciekł. Mieczyki, dobra, ja tych mieczy nie potrzebuję. O, pancerz redańskiego halabardnika. Fajnie. Fajnie, fajnie, tylko mam za dużo rzeczy na sobie.
Więc przez pryzmat tego polecimy w postać i jeśli dobrze pamiętam, to tutaj była możliwość rozwoju postaci. O, więcej do noszenia. O, bingo. Udźwig zwiększony o 60. To chcę. Mimo, że to jest dosyć pasywne wzmocnienie, które na niewiele się zdaje, bo to jest jednak większa liczba przedmiotów, które możemy dźwigać, to w sytuacji, w której ja no masę przedmiotów już musiałem wywalać, ponieważ nie miałem zwyczajnie na nie miejsca, jest to rozwiązanie dosyć przyszłościowe i właśnie w sytuacji, w której znajduję przedmioty, mogę sobie pozwolić właśnie pozbierać wszystko, następnie to sprzedać, więc łatwy zysk, który będę sobie uskuteczniał. Zdaję sobie sprawę, była możliwość wzmocnienia naszego protagonisty, chociażby jakieś tam, nie wiem, polepszenia znaków, retorykę dodatkową, w sumie, która też wynika z mocniejszych znaków. Jednak zdecydowałem się, że tak będzie najlepiej. Wróżbita prawdę ci powie, zadanie jest 100 metrów od nas, więc czym prędzej się tam udamy. No i zobaczymy, cóż takiego jasnowidz mi powie, no i czy faktycznie jest jasnowidzem, czy może osobą, która będzie się podawała za jegomościa z takimi ów darami. No nic. A w sumie mogłem ten kawałek podjechać na płotce. To też tak się wydawało, nie? Takie, 60 metrów, nie? To niewiele. O, spodziewałeś się mnie, mówisz. Znasz mnie? Nie osobiście, ale widywałem cię wiele razy. Mam dar. Widzę przyszłość. Twoją także. Spodziewam się, że nie za darmo. Wiele nie zażądam. Jakbyście mieli coś do jedzenia. Proszę. Proszę. Dziękuję. Taki dar zasługuje na przepowiednię. No to zamieniam się w słuch. Co mi powiesz? No dobra. Słucham. Widzę białego wilka, który wchodzi w wieczyste głębiny. Śpiewa hymn szaleństwa i rozpaczy. Wzywa tego, który nie jest umarłym, gdyż umrzeć nie może. To nie przyszłość. Już to przeżyłem. A ty pewnie usłyszałeś o tym w jakiejś balladzie. A im jestem starszy, tym bardziej szwankuje moje życiołko. Ale gdybyście mi przynieśli smoczy korzeń... To rzadka roślina. Rzadka, ale kiedyś rosła w jaskini na południowy wschód stąd. Dobra, wiecie co? Zobaczmy, co da się zrobić. Sprawdzimy. Nie jest to daleko. Nie jest... Dobra, płotka, gdzie jesteś? Chodź tutaj. Chodź, ja sobie podjadę na mym wiernym wierzchowcu. Zobaczymy, co tam będzie w tej faktycznej jaskini, czy będą tam te smocze korzenie, o których pan jasnowidz wspomniał. Chociaż, no właśnie, sama wizja tego, że powiedział Geraltowi coś, co Geralt zna, bo przeżył to, a nie stawia go w dobrym świetle. No i również otoczenie miejsca, gdzie jesteśmy, też nie napawa mnie względnie ekscytacją. Nie chcę tutaj z kuszą biegać. Magiczny kaganek zamieniamy na pochodnie. Damy trochę światła, żebyście widzieli, co się tutaj dzieje. O! Coś słyszę. A, gule. No tak. No to nie było się z czego cieszyć. Jad. Ale ja przybyłem po korzenie. Dajcie mi korzonki. Gdzie one są? Tu coś może będzie? Wygląda jak skrzynia. Bo to jest skrzynia. O! O! Smoczy korzeń. Dzięki niemu starzec zobaczy przyszłość. No nieźle. Widzicie? Proste zadanko. Albo taki się wydaje na chwilę obecną. Nie za trudne, nie za skomplikowane.
liczę, że więcej nie będzie chciał, że ten smoczy korzeń mu wystarczy. No to już sam fakt tego, że się po to pofatygowałem, no to już chyba coś znaczy. To już znaczy, że... że chcę poznać swoją przyszłość. Znaczy, no właśnie, swoją, nie? No oczywiście nie, no przyszłość Geralta, może dowiemy się czegoś od Ciri. A może kto wie? Dowiemy się o jakichś interesujących aspektach z naszego życia. Albo właśnie straciliśmy czas i narażaliśmy życie tylko i wyłącznie po to, żeby Jasnowic dostał korzeń. No. I przy okazji jest znacznik kolejny, którym zajmiemy się już następnym razem. Tak, proszę, to twój korzeń. Dziękuję. Dajcie mi chwilę. No, dawaj, zaskocz mnie. Ho, coś się dzieje. Widzę wilka. Brnie przed siebie, do samotnej wieży, na przekór zamieci. Podąża śladem jaskółki, ale jaskółka nie słucha wycia wilka. Szybuje wysoko, wysoko. Wie, że to jej ostatni lot. Estuadesse, tak będzie. Wypatruj znaków. Świat umrze wśród mrozu i odrodzi się wraz z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z hen i haer, z zasianego ziarna. Przepowiednia i tliny. Zostawcie mnie samego. Idźcie już. To niezły pan wróżbita. No nic. Dziękuję wam za dzisiaj. Kolejnym razem poruszymy sobie dalsze wątki, dalsze zadanka. No i przejdziemy przez płot. Nie no, zrobię to teraz. Więc dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. No i tu już mamy potencjalne zadanie, więc trzymajcie się. Miłego dnia wam życzę. Hej, hej.